Witam serdecznie na kolejnym moim nagraniu. Mamy dzisiaj czwarty dzień mojego wyzwania, sobota. Chciałbym dzisiaj porozmawiać o rozmowie kwalifikacyjnej, o jej małej cząstce. A tutaj związałem się, ponieważ dostałem feedback od mojego brata, że za dużo macham rękoma, dlatego jak nie można po dobroci, no to trzeba siłą. Wracając do naszego tematu, wyobraźmy sobie sytuację, że przychodzimy na rozmowę kwalifikacyjną i na wstępie dostajemy pytanie. Proszę, powiedz nam coś o sobie. No i od razu chcę powiedzieć, zaznaczyć, że to jest pytanie z cyklu pułapki. Dlaczego? Ponieważ jest to bardzo ogólne pytanie, a my w nerwach często się zdarza, że jesteśmy nieprzygotowani. Możemy popłynąć i powiedzieć coś, czego byśmy nie chcieli normalnie powiedzieć, co byśmy chcieli ukryć. W tym momencie zadaniem rekrutera i celem tego pytania jest wyciągnięcie od nas jak najwięcej informacji, bo wiadomo, że my jako osoby, które ubiegają się o dane stanowisko, chcemy wypaść jak najlepiej, chcemy powiedzieć tylko to, co chcemy powiedzieć, zdradzić tylko najlepsze strony. I to jest taka mała gra pomiędzy osobą, która ubiega się o dane stanowisko, a rekrutującym. Dlatego, żeby się przed tym bronić, możemy zadać pytanie kontrujące. A co chciałaby pani, pan wiedzieć konkretnie? Co by pani chciała usłyszeć? I dzięki temu pytaniu, raz, że zyskujesz czas na zastanowienie, dwa, nie rozwleczysz swojej wypowiedzi, a trzy, twoja wypowiedź będzie konkretna i nie będzie brzmiała dziwnie. Dlatego warto zapamiętać tą wskazówkę i ewentualnie możecie ją zastosować w przyszłości. A jak nie, no to też fajnie. Dzięki bardzo za dzisiaj. No i do zobaczenia. Do jutra.